W programie Comarch RP Optima użytkownik może dokonywać rozrachunków zarówno w module Kasa Bank, jak i w księgowości. W module Księgowość możliwe jest dokonanie rozrachunków dla różnych kont rozrachunkowych oraz generowanie dokumentu kompensaty bezpośrednio w momencie rozrachowywania zapisów na kontach księgowych. Podczas rozrachowywania dekretów na różnych kontach analitycznych program automatycznie wygeneruje dokument PK kompensaty. Dla kont walutowych zostanie wygenerowany dokument PK różnicy kursowej oraz PK kompensaty. Dla kont w walucie PLN utworzy się PK będący tylko kompensatą. Z poziomu konfiguracji firmy, księgowość, okresy obrachunkowe użytkownik może wybrać dziennik księgowań dla dekretu różnicy kursowej oraz kompensaty. W tym miejscu istnieje również możliwość określenia daty księgowania tych dokumentów. Aby w bieżącym okresie obrachunkowym powstała różnica kursowa lub kompensata z rozrachunków powstałych w różnych okresach obrachunkowych, należy wybrać datę księgowania różnicy kursowej i kompensaty jako datę bieżącą. W konfiguracji firmy księgowość, księgowość kontowa, dostępny jest parametr generowanie zapisu księgowego kompensaty i lub różnicy kursowej z rozrachunków. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podczas dokonywania rozrachunku między dwoma różnymi kontami analitycznymi generuje się dokument PK kompensaty. A dodatkowo, jeśli są to konta walutowe i kursy na dekretach są różne, to generuje się również dokument różnicy kursowej. W konfiguracji programu Ogólne – Waluty użytkownik może przypisać domyślne konta księgowe dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych, które będą automatycznie przepisywały się na formularzu różnicy kursowej podczas rozrachowywania zapisów na kontach księgowych. Teraz przedstawione zostanie kilka wariantów działań możliwych do wykonania w programie. Pierwszym wariantem jest rozrachowanie dwóch zapisów księgowych o różnym notowaniu kursów dla tego samego konta rozrachunkowego walutowego. Z menu głównego wybieramy zakładkę Księgowość, Rozrachunki i z rozwijalnej listy wybieramy ponownie Rozrachunki. Na liście rozrachunków wybieramy interesujące nas konto. W tym przypadku będzie to konto 203 Styl Euro. Na liście rozrachunków pojawiły się automatycznie dokumenty przypisane do tego kontrahenta. Z listy rozrachunków nierozrachowanych zaznaczamy dwa zapisy księgowe, które chcemy ze sobą rozrachować. W tym przypadku jest to dokument faktura na 1000 euro oraz dokument KP na 1000 euro po różnym kursie. Za pomocą ikony pioruna rozrachowujemy zapisy księgowe. Automatycznie pojawia się dokument PK różnicy kursowej na kwotę 4 zł z domyślnym schematem numeracji. W opisie pod kategorią znajduje się informacja, których dokumentów dotyczy różnica kursowa. Zapisujemy zmiany. Podczas usuwania rozrachunków walutowych automatycznie usunięty zostanie dekret różnicy kursowej, który jest powiązany z tym rozrachunkiem, pod warunkiem, że dekret różnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym, użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret różnicy kursowej oraz dekret różnicy kursowej nie był wprowadzany ręcznie. Drugim wariantem jest rozrachowanie dwóch zapisów księgowych w walucie PLN na różnych kontach rozrachunkowych. Z menu głównego wybieramy księgowość, rozrachunki i ponownie wybieramy rozrachunki. Na liście rozrachunków wpisujemy konto np. 201 2 1 Markus, a także konto rozrachowujące np. 202 2 1 Markus. Po uzupełnieniu tych kont pojawiły się dwie pozycje na zakładce nierozrachowane. Zaznaczamy je, a następnie klikamy na strzałkę znajdującą się po prawej stronie ikony pioruna. Kompensujemy zapisy księgowe wybierając opcję Rozrachuj dla wielu kont. Automatycznie pojawia się dokument PK kompensaty na kwotę 2000 zł z domyślnym schematem numeracji. W opisie pod kategorią znajduje się informacja, których dokumentów dotyczy ta kompensata. Dokument zapisujemy ikoną dyskietki. Ponownie przechodzimy do menu głównego, wybieramy księgowość, dzienniki. Jak można zauważyć, skompensowany dokument jest widoczny na liście dekretów w dzienniku KOMP. Otwieramy go, a następnie przy użyciu ikony lupy otwieramy pozycję zapisu księgowego. Skompensowane zostały dokumenty kontrahenta Markus. Zatem PK kompensaty wygląda następująco. Po stronie winien konto 202 2 1 Markus,
a po stronie ma 201,2,1 Markus na kwotę kompensaty 2000 zł. Powracamy na okno zapisu księgowego. Użytkownik ma możliwość wydrukowania z tego poziomu potwierdzenia kompensaty. Z menu widocznego w górnej części programu wybieramy podgląd wydruku, kompensata, potwierdzenie kompensaty, podgląd. Podczas usuwania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych automatycznie usunięty zostanie dekret kompensaty, który jest powiązany z tym rozrachunkiem. Pod warunkiem, że dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret kompensaty.